Dobry Państwu. Zaprezentuję przykład na temat tego, jak tworzyć interfejsy aplikacji desktopowych na platformie .NET. Agenda będzie się tak przedstawiać, że najpierw powiem ogólnie o samym interfejsie. Następnie powiem kilka słów na temat czytników ekranu, które są używane przez osoby niewidzome. I potem przejdę do omówienia tego, w jaki sposób tworzyć interfejsy użytkownika dostępne dla niewidomych, ze szczególnym naciskiem na komponenty tworzone we frameworku UCS i Modern UI. I na koniec powiem trochę o tym, w jaki sposób można zaimplementować rozpoznawanie mowy na platformie właśnie .NET. Czym jest tak? To jest zbiór tak norm, które określają to, w jaki sposób należy tworzyć interfejsy użytkownika, webowe interfejsy użytkownika, tak aby one były dostępne dla osób niewidomych. Same wytyczne nie są obszerne, zawierają ogólne wskazówki, ale te wskazówki dotyczą wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Jest polskie tłumaczenie tego standardu, właśnie, ale ponieważ sam dokument WCAG jest ogólny, więc powstały takie dwa dokumenty rozszerzające tego standardu i to jest Understanding WCAG, tak, to jest pierwszy z tych dokumentów i drugi Techniques for WCAG, który opisuje bardziej szczegółowo już techniczne rozwiązania dla tworzenia tych interfejsów webowych. One są dosyć obszerne, te dokumenty, zatem programiści jest się czasami może trudno połapać w tej ich treści, więc powstały z kolei streszczenia różne tych dokumentów, które zawierają takie bardzo ogólne wskazówki, których spełnienie gwarantuje, że strona będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. I ten standard nie mówi nic o aplikacjach desktopowych, ale większość z tych zaleceń, które ona publikuje, jeżeli zastosujemy do aplikacji desktopowych, no to jest gwarancja, że będą one na pewno dużo bardziej dostępne. Więc o czym mówią te zalecenia? Na pewno wszystkie elementy graficzne takiego interfejsu muszą być opisane. W przypadku HTML-a to jest atrybut alt w znaczniku opisującym obrazek. Te teksty powinny być zwięzłe i takie jasne. Jeżeli grafika jest odnośnikiem do jakiegoś elementu, to powinien ten tekst opisywać to, dokąd prowadzi ten odnośnik. Nie powinno się używać takich odnośników typu kliknij tutaj. Chyba że tak nazwa odnośnika jakby powinna mówić o tym, dokąd on prowadzi. Powinno się unikać takich animowanych elementów, które się poruszają, gdyż po pierwsze dla niektórych niepełnosprawności są one trudne jakby do przyswojenia, a poza tym głos czytnika ekranu często się przy takich elementach jąka, gdyż one szybko zmieniają zawartość na ekranie. Pliki dźwiękowe, które są umieszczane na stronie, powinny być uzupełniane o napisy dla osób niesłyszących, a jeżeli są to odtwarzacze, powinny być dostępne też z poziomu odtwarzaczy, które da się obsłużyć z pomocy klawiatury. Podobnie pliki wideo też powinny być uzupełnione o napisy dla niesłyszących. No i dokumenty, które są publikowane, takie jak np. PDF czy MS Word, muszą być zrobione zgodnie z dostępnością, czyli nie mogą być to np. dokumenty zrobione jako obrazek. tak, gdyż wtedy dla nich danych autor nie są czytelne. Teksty powinny być jasne, zrozumiałe, tak, szczególnie dla osób właśnie, które na przykład niesłyszących, które się posługują językiem migowym. Powinien być zastosowany podział takiej strony na paragrafy, nagłówki, listy, gdyż to bardzo ułatwia osobom niewidomym nawigację po takiej stronie. I te elementy nie powinny być tworzone, tak można powiedzieć, jakby tylko wizualnie, na przykład przy pomocy jakiegoś tam elementu div, który wygląda tak samo jak na przykład nagłówek, tylko powinny być stosowane te standardowe znaczniki HTML-owe, tak, do tworzenia właśnie nagłówków, list i tak dalej. I ta nawigacja powinna być dostępna z klawiatury, na przykład menu takiego programu, takiej strony. Odnośniki nie powinny się otwierać w nowym oknie, chyba że jest informacja o tym obok umieszczona. No i tak samo dla osób słabowidzących zaleca się, żeby ten kontrast stosowany był dosyć duży, od 4 do 7. No i treść oczywiście. Treści tytułów strony powinny być jasne i mówić o tym, co dana podstrona właśnie zawiera, ewentualnie z nazwą firmy, tak, czy trzeba właśnie wykorzystywać standardowe znaczniki HTML. Cytaty również powinny być wyróżnione. I jeżeli chcemy użyć tabel, powinny być one proste w miarę w swojej strukturze, a nie powinno się jakby tych tabel wykorzystywać do samej konstrukcji strony, no gdyż one wtedy mylą nawigację użytkownika niewidomego. No i pola formularzy na stronach powinny być również dobrze, jasno opisane. Osoby niewidome używają oprogramowania zwanego czytnikiem ekranów i ono działa w ten sposób, tak, że każdy ruch klawiaturą powoduje to, że syntezator mowy odczytuje użytkownikowi informację z ekranu komputera, na przykład informację, która jest pod kursorem. I ten czytnik ekranu jest jakby tylko oprogramowaniem sterującym wysyłaniem tekstu na syntezator mowy, a syntezator mowy jest programem, który generuje sam głos syntetyczny i odczytuje. Więc i jeszcze czytniki współpracują również z monitorami braille'owskimi, czyli jednocześnie wysyłają tekst zarówno na syntezator mowy, jak i monitor braille'owski. Mamy kilka dostępnych czytników ekranu, które są powszechnie używane. To jest JAWS, Freedom Scientific. Ma duże możliwości dostosowywania do potrzeb użytkownika konfiguracji, którą użytkownik może sobie tworzyć. Drugi to jest Window-Eyes, też dosyć rozbudowany czytnik. To zarówno JAWS, jak i Window-Eyes są czytnikami płatnymi. Też również ma duże możliwości konfiguracyjne. I jest darmowy czytnik NVDA. Też ma bardzo duże możliwości konfiguracyjne. Jest właśnie, tak jak mówiłem, darmowy. No i jest jeszcze czytnik HAL przy produkowaniu przez firmę Dolphin. To jest czytnik połączony w połączeniu z programem powiększającym, nazywa się Supernova, natomiast sam czytnik nazywa się HAL. On niestety w porównaniu z tamtymi poprzednimi troszeczkę ma mniejsze możliwości, jeśli chodzi o przeglądanie stron internetowych, więc jakby. No i jest jeszcze czytnik Narrator wbudowany w sam system Windows, ale można go jakby nie brać pod uwagę, gdyż ma tak małe możliwości dostosowań do własnych potrzeb, że działa tylko z niektórymi rodzajami aplikacjami. Te komercyjne czytniki kosztują dosyć dużo, w okolicach 500 000 złotych. I teraz, tak jak mówiłem, czytnik jest programem, który steruje wysyłaniem głosu na syntezator mowy, a syntezator mowy jest oprogramowaniem, które generuje głos. Dlatego można dowolnego czytnika używać z dowolnym syntezatorem mowy, czyli można kombinować dowolnie te dwie dwa fragmenty software'u. Nie można oczywiście ich używać jednocześnie, ale można mieć zainstalowanych na komputerze kilka czytników i używać ich w zależności od tego, z jakim oprogramowaniem użytkownik pracuje, bo jakiś tam czytnik może pracować lepiej z danym oprogramowaniem, na przykład z MS Office, tak, a inny będzie lepiej pracował z internetem. I dlatego popularne syntezatory mowy to są takie ScanSoft, Agata, Iwo na firmie Iwo Software, Loquendo. Każdy syntezator mowy ma kilka głosów, które przeważnie od imion, że tak powiem, się nazywają. Jest darmowy syntezator eSpeak. Niektóre są płatne, niektóre darmowe, ale to nie jest duży koszt takiego syntezatora mowy. Te czytniki ekranu, oprócz tego, że wysyłają dane tekstowe na syntezator mowy, no to muszą w jakiś sposób opisywać symbole graficzne. No i te czytniki mają właśnie specjalne słowniki, które zawierają etykiety do popularnych symboli graficznych, takich, które się znajdują na pulpicie użytkownika. W niektórych, na przykład w JAWS, można dodawać samemu te słowa do takiego słownika i opisywać samemu sobie te grafiki. Oczywiście niewidoma osoba z pomocą widzącego może opisać sobie takie grafiki. Osoby niewidome pracują przeważnie bez użycia myszki, głównie za pomocą klawiatury, dlatego niektórych operacji nie da się wykonać tak za pomocą klawiatury. Dlatego te czytniki ekranu mają wbudowane takie emulatory myszki, czyli pewne kombinacje klawiszy powodują przesuwanie się wskaźnika myszki. Przeważnie to są klawisze z klawiatury numerycznej w połączeniu z jakimś tam innym klawiszem. Te klawisze przesuwają wskaźnik myszy. Dzięki temu osoba niewidoma może używać, jakby emulować tą myszkę. Tylko program NVDA, czytnik ten wspiera normalne posługiwanie się myszką, czyli osoba niewidoma może tę myszkę przesuwać po ekranie i generowane są odpowiednie dźwięki, gdy do góry przesuwa, dźwięk się podwyższa, gdy obniża i tak dalej. I te czytniki można dostosowywać do własnych potrzeb. Każdy z innych w inny sposób można zrobić. Na przykład jeżeli chodzi o czytnik NVDA, to można wpisać wtyczki specjalne w języku Python. On został zresztą napisany w tym języku, ten czytnik. Umieszczamy taki plik w odpowiednim folderze tego czytnika. Przeładowujemy ten czytnik i wtyczki są kompilowane i można ich używać. Te wtyczki mogą reagować na różne zdarzenia, które występują podczas używania aplikacji, mogą dodawać swoje skróty klawiszowe, mogą wykonywać dowolną funkcję z czytnika ekranu, czyli na przykład ustawić jego parametry, czy odczytywać pewne fragmenty tekstu z ekranu. I tutaj w tym programie NVDA są dwa rodzaje wtyczek. Jeden rodzaj to jest taki, że taką wtyczkę łączymy z danym oprogramowaniem, czyli na przykład tworzymy sobie wtyczkę dla programu notatnik i ona będzie działała wtedy, kiedy uruchomimy ten program notatnik. Albo wtyczki ogólnego przeznaczenia, czyli po prostu cały czas działają, kiedy jest uruchomiony program NVDA. Jest też biblioteka, o której później powiem, do programowego mojej komunikacji z tym czytnikiem NVDA. Z kolei czytnik JAWS, też można go dostosować. JAWS to dostosowanie polega na utworzeniu takich różnych plików konfiguracyjnych, które opisują każdy inny aspekt jakby tego programowania. Pliki ze skrótami klawiaturowymi, tak, to są. Można je utworzyć właśnie z poziomu interfejsu tego programu JAWS. Pliki konfiguracyjne, które mówią o tym, w jakich sytuacjach, jakie na przykład informacje są odczytywane przez ten program. Też jest specjalne narzędzie w tym programie JAWS do tego, aby właśnie utworzyć takie pliki. I jest też plik pliki z bazami grafik właśnie, które też można tworzyć w dołączonym narzędziu do tego programu. I są wreszcie pliki skryptów. Jest specjalny język skryptowy, podobny trochę do Visual Basic, w którym można tworzyć własne skrypty właśnie dla tego programu JAWS i łączyć te skrypty z jakimiś programami, czyli na przykład możemy sobie utworzyć skrypt do obsługi programu Excel na przykład, czy jakiegokolwiek innego programu. Te skrypty też można kompilować z poziomu właśnie czytnika ekranu i jest dostępna cała biblioteka funkcji w tym czytniku, których możemy używać właśnie w tych skryptach. To są funkcje właśnie też zmieniające parametry czytnika, odczytujące odpowiednie funkcje, wykonujące różne polecenia na komputerze. Z kolei czytnik Window-Eyes też można dostosować do własnych potrzeb. Tutaj skrypty tworzone dla Window-Eyes można pisać w dowolnym języku wspieranym przez .NET. Można je też kompilować z poziomu tego programu Window-Eyes. I też istnieje zestaw klas i funkcji, które oferuje ten czytnik, których programista może używać do tworzenia właśnie tych skryptów. One są kompilowane tak jak klasy właśnie na przykład Visual Basic. Wszystkie czytniki ekranu mają bogaty zestaw skrótów, no bo wiadomo, że wszystkie operacje użytkownik musi wykonać za pomocą klawiatury, więc dużo tych poleceń jest. Przeważnie każdy czytnik ma taki swój klawisz. No, na przykład to jest klawisz JAWS, to jest insert, tak? To jest taki klawisz, za pomocą którego wykonujemy większość skrótów w połączeniu z innymi klawiszami. I tak samo NVDA i Window-Eyes mają taki klawisz. I te skróty klawiszowe właśnie wykonują różne funkcje, na przykład odczytanie czasu, odczytanie tytułu okna, odczytanie statusu. No, jak wiemy, nowsze wersje systemu Windows już pozwalają na używanie gestów dotykowych na ekranach dotykowych. Tak? Ale w używaniu gestów przez osoby niewidome jest taki problem, że tak, jeżeli użytkownik dotknie ekran, no to wykona się jakaś operacja. Tak? Użytkownik może ten ekran dotknąć niechcący, na przykład, i niechcący wykonać jakąś operację. Dlatego czytniki ekranu działają w ten sposób, że jakby wyłączają standardową obsługę gestów, która jest implementowana w całym systemie Windows, a implementują własne zbiory gestów. Czyli działanie musi być takie, że jeżeli użytkownik dotknie danego elementu na ekranie, to informacja o tym elemencie powinna być mu wypowiedziana, a dopiero drugi gest, jakby puknięcia, czy tam podwójnego puknięcia, powinien spowodować wykonanie danej czynności, nacięcie przycisku, czy wybranie danego elementu. I dlatego właśnie te czytniki w ten sposób działają. Wszystkie czytniki tak działają, zarówno te dla systemu Windows, jak i również dla systemów mobilnych, czy to właśnie VoiceOver dla systemu iOS, czy TalkBack, czy Shine dla systemu Android. Działają dokładnie w taki sam sposób. Tak samo działa czytnik NVDA dla systemu Windows. Właśnie kiedy uruchomi się program NVDA, to właśnie wyłączana jest standardowa obsługa gestów, a NVDA sam implementuje obsługę tych gestów. I wspiera gesty dotknięcia, machnięć w każdą stronę i gesty puknięcia jedno- i dwukrotnego. Ponieważ tych poleceń do programu jest więcej niż możliwych gestów, więc te gesty są podzielone na trzy grupy i w zależności od kontekstu wykonują pewne polecenie z danej grupy. Czyli podstawowy tryb to jest tryb obiektowy, który polega na tym, że gesty służą do odczytywania informacji o różnych obiektach na ekranie. Jeżeli użytkownik jest w edycji tekstu, to z kolei gesty służą do manipulowania na tekście. czyli jakby już te polecenie związane z danym gestem jest inne niż w tym trybie nawigacji. No i trzecia grupa to gesty, jeżeli otwarte jest okienko ustawień NVDA, no to z kolei gesty służą do zmiany parametrów, do ustawienia parametrów tego programu. Przełącza się te tryby poprzez stuknięcie 3 palcami. Oczywiście tak, lista wszystkich tych dostępnych skrótów jest dostępna w interfejsie tego programu. I podobnie bardzo zorganizowane są gesty przy klinku JAWS, czyli też pracują w 3 trybach. Dopiero od niedawna jest dostępna obsługa tych gestów od wersji 16 tego JAWS-a. Tak samo jak w NVDA wyłączona jest standardowa obsługa tych gestów, a gesty służą właśnie do wykonywania funkcji na tym programie. JAWS posiada 2 rodzaje kursora. To jest tak zwany kursor JAWS, który jest, można powiedzieć, równoznaczny z myszką. I właśnie głównie gesty służą do tego, żeby tym kursorem JAWS operować i odczytywać sobie różne informacje na ekranie. No i mamy kursor PC, który służy do edycji tekstu i tak samo, jeżeli przełączymy program w ten tryb działania kursora PC, no to też gesty służą do zmiany edycji. No i tak samo jak w NVDA ostatnia grupa to są gesty, które są wykonywane wtedy, kiedy otwarte jest okienko tego programu. Ale w jaki sposób można zaimplementować własną obsługę gestów? No może być taka sytuacja, że chcemy jednak zaimplementować własną obsługę gestów. W takim wypadku powinniśmy wyłączyć jakby czytnik ekranu, i zaimplementować zarówno obsługę gestu, jak i również odczytywanie informacji graficznych, no informacji z ekranu. Takie operacje robi się na przykład implementując gry, chociażby dla niewidomych. Dla aplikacji Win32 mamy dostępną bibliotekę. Mamy specjalną klasę GestureMessage, która właśnie obsługuje, za jej pomocą można implementować obsługę gestów. Do tego jest struktura GestureInfo, która zawiera informacje o wykonywanym geście. Możemy odczytywać, parametry wykonanego gestu. Przykłady są użycia tej klasy i tej struktury są dostępne na stronach MSDN, ale są to przykłady C++. Nie ma przykładów dostępnych w C#. Na przykład można tutaj właśnie ten gesture message jest takim komunikatem o tym, że został wykonany gest. Przekazywany jest ten komunikat do klasy GestureEngine, która obsługuje zdarzenia właśnie związane z wykonywanymi gestami. No a z kolei GestureEngine może już wywołać jakąś tam metodę na obiekcie, na przykład jakiegoś rysunku czy czegokolwiek, żeby wykonać jakąś operację właśnie związaną z tym gestem. No i oczywiście tak ten obiekt właśnie GestureEngine wykonuje polecenie, do którego podłączona może być jakaś metoda obsługująca te zdarzenia. Również w aplikacjach tworzonych we frameworku WPF można implementować obsługę gestu. Jest to prostszy sposób implementacji. Każda kontrolka WPF posiada zdarzenia odpowiednie, które możemy obsługiwać. Właśnie i one są związane z gestami. I to są Manipulation Started, zdarzenie i Manipulation Delta. I Manipulation Starting. Jeżeli po raz pierwszy jest wykonany dany gest, no to jest właśnie zachodzi zdarzenie manipulation starting. No a manipulation delta opisuje jak o ile został przesunięty palec tak na ekranie. I manipulation completed. To zdarzenie zachodzi wtedy, kiedy użytkownik zakończy wykonywanie takiego gestu. Aby włączyć w ogóle obsługę tych zdarzeń, trzeba ustawić flagę manipulation mode na true oczywiście. I to można zrobić dla danej kontrolki. Można to zrobić oczywiście jednocześnie dla wszystkich zdarzeń związanych z tym gestami. Oczywiście przykłady użycia tak są również dostępne na stronach NVDA. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy użyć gestów w aplikacjach webowych tworzonych w JavaScriptie, mamy do dyspozycji również zdarzenia. Tutaj akurat można wykorzystać zwykłe zdarzenia związane z obsługą myszki, czyli zdarzenia takie jak mouse down, tak, mouse up, tak, który jest równoznaczny z oderwaniem, tak, zjechaniem palcem z obiektu, no i kliknięcie, tak, i double click. Te zdarzenia można obsłużyć. Również są dostępne biblioteki, na przykład w frameworku jQuery do obsługi tych. Tak, na przykład właśnie biblioteka Touch Suite, właśnie dla frameworka jQuery. Jak mówią normy WCAG, interfejsy użytkownika nie powinny być dostosowane tak do potrzeb osoby niepełnosprawnej, również dotyczy to interfejsów desktopowych. Przede wszystkim wszystkie operacje powinny być dostępne z poziomu klawiatury. Wszystkie przyciski, listy, pola wyboru i tak dalej powinny być udźwiękowione, to znaczy podczas najechania, tak podczas naciśnięcia klawisza tabulatora albo strzałki przez użytkownika powinny być odczytane informacje o tych elementach. I tak powinna być wypowiedziana zarówno nazwa, jak i treść, czyli na przykład jeśli nawigujemy na przycisk, to powinno być wypowiedziany komunikat przycisk anuluj na przykład. Dlatego najlepiej jest w aplikacjach właśnie stosować standardowe kontrolki. No i na przykład biblioteka Window Forms zawiera zestaw standardowych kontrolek i możemy być pewni, że jeżeli użyjemy tych kontrolek tak, no to ten interfejs będzie odpowiednio udźwiękowiony. Dodatkowo można dodać do aplikacji skróty klawiszowe przyspieszające pracę użytkownika, czy też gorące klawisze do menu. Nie powinno się używać takich animowanych kontrolek, tak, które się przesuwają i zmieniają. No ale teraz coraz popularniejsze jest tworzenie aplikacji we frameworku WPF, w szczególności przy pomocy biblioteki Modern UI. To ona była rozwijana jako Metro, tak wcześniej, tak dostępna w Windows 8 i wyższych wersjach. No ale tutaj jest taki problem, że wiele tych kontrolek właśnie Modern UI jest niezbyt dobrze udźwiękowionych. Dlatego trzeba je dostosować. Implementacja każdego takiego komponentu Modern UI składa się z 3 części. Jest opis wyglądu takiego na przykład okienka dialogowego, który się opisuje w specjalnym pliku XML-owym, a dokładnie w języku XAML. Oczywiście logikę działania możemy implementować w klasie na przykład w języku C#. No i połączenie tak z nadrzędnym elementem aplikacji, tak, czyli na przykład mamy główną klasę aplikacji, tam takie okienko dialogowe dodajemy do tej klasy. Każdy z tych części trzeba w inny sposób dostosować. Mamy różne rodzaje tych kontrolek, każdy z tych rodzajów troszeczkę w inny sposób będzie dostosowywany. Mamy takie kontrolki jak na przykład stack panel, tak czy doc panel. To są takie kontenery, w których umieszczamy inne kontrolki. One nie muszą być udźwiękawiane. Tak samo kontrolka Grid. To jest siatka, na której umieszczamy inne kontrolki, po to, żeby były one dobrze rozmieszczone na ekranie. Również te siatki Grid nie trzeba dodatkowo udźwiękawiać. One są pomijane przy nawigacji poprzez klawisz tabulatora, więc nie ma jakby z nimi problemu. Mamy kontrolkę Label, tak, to jest etykieta, którą umieszczamy przy jakiejś tam kontrolce. Niestety ona jest pomijana przy nawigacji, dlatego samo umieszczenie napisów w tej kontrolce Label powoduje, że nie jest taka kontrolka, która jest obok niej, nie jest udźwiękowana. Czyli nie jest odczytywana ogólnie informacja z tego komponentu Label. Dlatego właśnie do kontrolki, która jest obok tej etykiety, trzeba dodać odpowiedni atrybut. To jest atrybut Automation Properties Name. I do wielu kontrolek trzeba dodać ten atrybut. Jego treść powinna być taka sama jak ta etykietka prezentowana w tej kontrolce Label. Mamy kontrolkę Listbox. Tak, to jest lista wyboru. Do niej również trzeba dodać właśnie ten atrybut Automation Properties Name. Tak. I tutaj mamy przykład właśnie jak to można zrobić. To jest fragment tak w tym języku samym. I mamy wreszcie przyciski. Akurat w tym frameworku, tak, Modern UI, to przyciski są reprezentowane przez znacznik MUI Modern Button. Przycisku nie trzeba udźwiękawiać. To, co znajdzie się w atrybucie content tego znacznika, będzie odpowiednio odczytane przez syntezator mowy, gdy użytkownik będzie używał oczywiście czytnika ekranu. Mamy tak przykład tego. Oczywiście taki przycisk umieszczamy w siatce, tak, czyli musimy podać, w którym miejscu tego elementu grid on będzie umieszczony. Checkbox, tak, definiuje pole wyboru do zaznaczenia. I tak samo jak listę, na przykład trzeba go udźwiękować poprzez dodanie tego atrybutu właśnie Automation Properties Name. Tak samo Radio Button, tak, to definiuje, ten znacznik definiuje przycisk taki radiowy. Grupę takich radioprzycisków umieszczamy wewnątrz stack panel, jeżeli chcemy, żeby pionowo były umieszczone pod sobą, albo w doc panel, jeżeli chcemy, żeby były umieszczone poziomo obok siebie. Każdy z tych przycisków radio w takiej grupie trzeba udźwiękowić. Tak samo przez dodanie tego atrybuta Automation Properties Name. Tutaj mamy przykład, jak można to zrobić. To jest oczywiście ta część implementacji tych komponentów Modern UI, w której opisujemy wygląd właśnie interfejsu. TextBlock. To jest kontrolka, która reprezentuje tekst, fragment tekstu. Z nią jest taki problem, że właśnie ona w ogóle nie jest udźwiękowana, czyli po prostu, ponieważ nie jest dostępna z klawiatury, to w żaden sposób nie da się odczytać zawartości tej kontrolki, ewentualnie poprzez jechanie na nią myszką lub właśnie gestem, ale z klawiatury nie jest udźwiękowana, więc lepiej nie stosować tej kontrolki. I lepiej użyć zamiast tego zwykłej kontrolki TextBox. Tak, i ustawić ewentualnie atrybut read only. Tak, żeby była tylko do odczytu. I tak samo ten TextBox, tak musimy udźwiękowić też przez atrybut Automation Properties Name. Z kolei właśnie kontrolerka ComboBox też definiuje listę wyboru, taką, w której użytkownik może dopisywać swoje nowe elementy. Teksty, które będą znajdowały się w tych elementach item, będą odczytywane standardowo, więc tylko trzeba właściwie dodać etykietę do takiej listy poprzez atrybut Automation Properties Name. I mamy tutaj przykład, jak to można opisać. Ale w tych okienkach Modern UI są takie elementy, których nie da się dobrze udźwiękowić, bo właśnie przy nawigacji przy pomocy klawiatury nie są one pomijane, ale efekt jest taki, że gdy użytkownik nawiguje przez te elementy, to właśnie nic nie jest wypowiadane, czyli można powiedzieć, że syntezator milczy i to może zmylić użytkownika, który korzysta z takiej aplikacji. To są takie elementy jak właśnie ramki wobec okna, ramki wokół przycisków. No i tu jest taki problem, w jaki sposób można zaprogramować jednak udźwiękowienie tych elementów, albo też ich pomijanie przy nawigacji z klawiatury. Więc można to zrobić w taki sposób, że właśnie do procedury obsługującej zdarzenie ładowania takiego okienka dialogowego dodać można taką delegatę, która będzie właśnie pomijała te elementy, te ramki właśnie wszystkie przy nawigacji. I w tym momencie użytkownik będzie przeskakiwał przy pomocy tabulatora nad tymi elementami i nie będzie ich słyszał, tak, a będzie tylko nawigował po tych elementach, które są odpowiednio udźwiękowione. I to można właśnie zrobić w taki sposób. Oczywiście taką metodę, która podłączona jest do tej delegaty, trzeba zaimplementować. Tutaj w przykładzie jest to metoda Unfocusable Depth Regions, czyli aby wyłączyć taką właśnie nawigację, to trzeba wykonać metodę Ignore Focus in Control. Wtedy właśnie zostanie wyłączone podświetlanie tych ramek. Można utworzyć listę wszystkich kontrolek w takim oknie i dla każdej z nich wyłączyć właśnie tą obsługę właśnie ramki. Do wyszukania tego elementu można wykorzystać obiekt właśnie Visual Tree Helper i oczywiście taką samą procedurę musimy wykonać dla takich elementów jak właśnie ComboBox. Tak. I tutaj mamy przykład, jak można to właśnie zrobić. Tak, tworzymy sobie listę tych kontrolek. I wykonujemy Ignore Focus in Control w każdej z tych właśnie, w każdym z tych elementów. I to samo wykonujemy dla właśnie elementów ComboBox. I ta metoda właśnie Unfocusable Depth Regions tak też może polegać na tym, że właśnie tworzymy listę. Wykorzystujemy metodę Find Childs do wyszukania wszystkich właśnie ramek tych przycisków na tym okienku dialogowym i potem wyłączamy właśnie obsługę tej ramki. Czasami w tych aplikacjach, które tworzymy tak w frameworku na platformie .NET, istnieje potrzeba wyłączenia czytnika ekranu. Tak, jeżeli na przykład właśnie chcielibyśmy obsłużyć gesty, no to musimy taki czytnik ekranu chwilowo wyłączyć i obsłużyć właśnie na przykład gesty, obsłużyć komunikację z użytkownikiem samodzielnie przez syntezator mowy wbudowany w Windows i potem włączyć ponownie ten czytnik ekranu. Można oczywiście do tego celu trzeba było zaimplementować specjalną metodę. Można to zrobić w prosty sposób, opierając się na procesach. Po prostu odszukać proces czytnika ekranu i go zabić. Można to zrobić tak, w taki sposób, na przykład odszukujemy proces, tak, powołujemy nowy proces, odszukujemy czytnik ekranu NVDA. Uruchamiamy osobny wątek, tak, zadania, w którym tak, wyszukujemy te procesy, wykonując tą metodę getProcessByName. Tak, wyszukujemy proces NVDA i potem wykonujemy na nim, tak, polecenie kill. Oczywiście potem możemy również programowo włączyć ten czytnik ekranu. Tak samo w oparciu o procesy wyszukać plik w rejestrze, wyszukać plik wykonywalny tego czytnika NVDA i wystartować ten plik w nowym procesie. Oczywiście do takiego programu, który tworzymy, warto dodać różne skróty klawiszowe. Można dodać ogólne skróty klawiszowe dla całego programu. We frameworku WPF można łatwo to zrobić. Właśnie wtedy, jeżeli dodamy takie globalne skróty, to użytkownik będzie miał dostęp do takich skrótów z poziomu całej aplikacji. Tutaj robi się to w taki sposób, że trzeba powołać obiekt RoutedCommand i jego się wiąże z dwoma metodami. Jedna z tych metod wykonuje operację przypisaną do skrótu klawiszowego, a druga ustawia flagę, która zezwala na wykonanie takiego zdarzenia. Potem trzeba utworzyć obiekt command binding, w którym właśnie łączymy tamten poprzedni obiekt RoutedCommand. Zawieramy ten command binding do listy wszystkich obsługiwanych skrótów klawiszowych. Potem tworzymy obiekt KGesture, który odpowiada za skrót klawiszowy i też dodajemy go do listy wszystkich skrótów danej aplikacji i łączymy go z obiektem z kolei input binding, który z kolei łączymy właśnie z tamtą poprzednim utworzonym obiektem RoutedCommand. No i oczywiście potem te metody, które wykonują samą operację związaną z tym gestem, trzeba zaimplementować. Również takie skróty klawiszowe można dodać do jednego okienka dialogowego, wtedy one będą obowiązywały w każdym okienku. Właśnie w tym danym okienku. Tutaj do tablicy zdarzeń keypress, tak, dodajemy po prostu obsługującą metodę to zdarzenie. Tak, przykład mamy tutaj z takiej metody, która sprawdza, czy został naciśnięty klawisz F1, czy został naciśnięty klawisz Escape i odpowiednią operację będzie wykonywana. Również menu takiego programu musi być udźwiękowione. W zasadzie menu jest udźwiękowione dosyć dobrze, standardowo, więc nic jakby nie trzeba robić. Jedyną rzeczą, którą można zrobić w celu ułatwienia użytkownikowi jeszcze obsługi, to jest dodanie gorącego klawisza do takiej opcji menu. To się robi w bardzo prosty sposób. Jeżeli mamy opisane te menu w pliku właśnie tym XAML, to do tego atrybutu header, tak, czyli do tej nazwy opcji w tym menu, przed odpowiednią literą stawiamy znak podkreślenia i to powoduje, że będzie aktywny ten klawisz, właśnie ta litera z klawiszem Alt jako gorący klawisz. I tutaj mamy przykład, w jaki sposób można to zrobić. Dodatkową rzeczą, jaką warto zrobić, to jest poprawienie nawigacji przy pomocy tabulatora przez takie menu. Właśnie zachowanie atrybut Keyboard Navigation, który trzeba dodać do menu. Keyboard Navigation, Tab Navigation trzeba dodać do znacznika tego menu. I on ma tutaj dwie wartości. Once, jeżeli będzie to wartość once, to użytkownik przy nawigowaniu z tabulatorem, jeżeli dojdzie do ostatniej opcji, to nie przejdzie dalej. Tak tylko się zatrzyma na tej opcji. A jeżeli ustawimy tą flagę na cycle, to przeskoczy z ostatniego elementu menu na pierwszy ponownie. Również obsługę skrótów klawiszowych możemy implementować w JavaScriptie. Tutaj właśnie wykorzystujemy zdarzenia klawiatury, czyli keypress, keydown, keyup i keyrelease. I tutaj albo można bezpośrednio z JavaScriptu, albo przy użyciu biblioteki jQuery można to zrobić. Z takiego zdarzenia można odczytać kod klawisza, który został naciśnięty i ewentualnie jeszcze odczytać, czy klawisz modyfikujący został naciśnięty. Tutaj mamy tak przykład, czy zostało naciśnięty klawisz Ctrl. Z jaką literą akurat przykład jest w frameworku jQuery. I oczywiście dla każdego klawisza można zaimplementować odpowiednią procedurę, która będzie wykonana po jego naciśnięciu. Czytniki ekranu niektóre posiadają interfejsy programistyczne, które możemy użyć w swoim programie. To są specjalne biblioteki DLL, które zostały utworzone. Tylko NVDA posiada taką bibliotekę, to jest biblioteka NVDA Control Client DLL. Ona została napisana w Python. Można ją pobrać tak ze strony projektu. Jest wersja 32 i 64-bitowa tej biblioteki. A z kolei dla programu HAL Supernova jest to biblioteka z DolAPI DLL, która jest dostępna po zainstalowaniu tej aplikacji. Jest dostępna w folderze tej aplikacji. No i jest też taka ogólna biblioteka, którą twórcy takiego forum Audio Games tworzącego gry dla niewidomych napisali taką bibliotekę. Jest to bardzo wygodna biblioteka, gdyż obsługuje wszystkie czytniki ekranu naraz i też syntezatory mowy bezpośrednio, bez użycia czytnika ekranu. Ona jest dostępna jako open source. I tam są dodatkowo jeszcze pliki nagłówków dla programów, na przykład C++. Nie ma przykładów kodu dla C#, ale można ją wykorzystać, tą bibliotekę, w programach tworzonych C# podłączając ją z zewnątrz. I ona ma wszystkie funkcje dostępne, takie jak wypowiedzenie jakiegoś komunikatu, zatrzymanie czytnika ekranu, wysłanie komunikatu na linijkę braille'owską i tak dalej. Trzeba ją oczywiście zaimportować i jako kod niechroniony trzeba ją uruchomić. Tak. I ponieważ ta funkcja zwraca wskaźniki, tak, bo ta biblioteka zwraca wskaźniki została napisana w C++, to trzeba jeszcze zrobić metodę taką prototypową, która będzie przekształcała te wskaźniki do na przykład stringów, tak, jeżeli chcemy użyć tego w programie pisanym w C#. I czasami też trzeba użyć syntezatora mowy wbudowanego w Windows, tak? W przypadku, kiedy wyłączymy programowo ten czytnik ekranu, no to musimy zaimplementować taką funkcjonalność, gdzie sami będziemy z poziomu programu naszego wysyłać te komunikaty na syntezator mowy. Tutaj są takie dwa obiekty dostępne. SP Voice i Speech Object Tokens. Ta lista i Speech Object Tokens zawiera listę nazw wszystkich syntezatorów mowy, które są aktualnie zainstalowane w systemie, a oczywiście ten Speech Voice zawiera informacje o syntezatorze, każdym syntezatorze mowy. Z niego pobieramy właśnie obiekt Voice. Czyli właśnie trzeba utworzyć instancję tego obiektu SP Voice poprzez to, że najpierw utworzyć typ tego obiektu, potem jego instancję. Sprawdzać można tak, czy jest w ogóle jakikolwiek głos zainstalowany w systemie. I tu mamy przykład, w jaki sposób można to utworzyć. I potem tworzymy listę dostępnych głosów w systemie właśnie poprzez ten obiekty właśnie Speech Voice Tokens i wybieramy, który głos chcemy użyć. I potem wykonujemy metodę getVoice. Tak, metoda getVoices pobiera całą tą listę tych głosów. I z tej listy potem pobieramy obiekt voice, ustawiamy jego parametry. Tak, i takie jak właśnie szybkość i głośność. I potem możemy już wykonać procedurę wypowiadania tekstu przez ten syntezator mowy. Zwykle właściwie w takim głosie tylko ustawiamy prędkość i głośność jako 32-bitowe liczby. Tak, te parametry są dostępne. Tutaj mamy przykład, w jaki sposób można to zrobić. I potem już, żeby wypowiedzieć sam głos, sam tekst głosem tego syntezatora mowy, wywołujemy metodę speak w tym obiekcie właśnie voice. I tam oprócz jej parametrem jest tekst, który będzie wypowiadany, a drugim jest flaga określająca sposób wypowiadania tego głosu. No i oczywiście też można zaimplementować metodę, która będzie zatrzymywać wypowiadanie długiego tekstu. Czasami jest ona przydatna po to, że użytkownik nie chce już słuchać długiego komunikatu. Tak i tu tak samo w tym obiekcie voice wykonujemy po prostu metodę skip sentence i w tym momencie wypowiadanie zostanie zatrzymane. Do takiej aplikacji tworzonej właśnie na platformie .NET można dodawać dźwięki techniczne. One pełnią taką pomocniczą rolę, tak, w celu takim, aby użytkownik niewidomy mógł się zorientować, co się dzieje w danej aplikacji, czyli można jakieś takie dźwięki dodać przy zamykaniu okna, które będą odgrywane przy uruchamianiu okna, tak, przy podświetlaniu jakiegoś tam elementu. Ale standardowo jest w Windows dostępny schemat dźwiękowy, tak, i jeżeli na przykład implementujemy aplikację i dodajemy do komunikatu zwykłego, takiego message box, odpowiednią flagę, na przykład właśnie question, tak, to powoduje, że jeżeli jest ustawiony schemat dźwięków w Windows, to ten dźwięk zostanie również odtworzony w czasie, kiedy taka wiadomość, taki komunikat się pokaże. Tak, czyli dodanie tej ikonki, na przykład question, powoduje, że będzie odtworzony odpowiedni dźwięk przy wykonaniu tej, przy pojawieniu się takiej wiadomości. Ale możemy też oczywiście samodzielnie zaimplementować odtwarzanie dźwięku. Jest biblioteka odpowiednia do tego. Czyli powołujemy nowy wątek, tak, i w tym wątku wykonujemy metodę, tworzymy ścieżkę do pliku dźwiękowego, tworzymy obiekt komputer, a z niego mamy właściwość audio, w której wykonujemy metodę play. I tak samo można tutaj odgrywać te dźwięki w tle aplikacji, jak też zatrzymać tą aplikację w czasie, kiedy dźwięk jest odgrywany. Mamy właśnie przykład, w jaki sposób można to zrobić. Można też odegrać dźwięki systemowe, są dostępne w systemie cała biblioteka tych dźwięków. W przestrzeni nasz system sound, te dźwięki się znajdują. Też na tym obiekcie danego dźwięku wywołujemy metodę play i on zostaje odtworzony. Czyli można powiedzieć, że bardzo łatwo taką operację zaimplementować. I to są takie dźwięki jak właśnie asterisk, bell, exclamation na przykład, jeżeli jest ikonka z ostrzeżeniem, hand, jeżeli jest na przykład użytkownik wejdzie na początek jakiegoś obszaru, na przykład już nie może dalej przejść. Także mamy tak dźwięk również question. Przy zapytaniu, jakimś tam kierunku dialogowym z zapytaniem można go wywołać. Oczywiście takie dźwięki, które dodajemy do aplikacji, trzeba dobierać w taki sposób, żeby one się kojarzyły z jakąś tam czynnością, prawda, którą użytkownik wykonuje w tej swojej aplikacji. Tak, czyli na przykład, gdy podświetla obrazek, można jakiś tam dźwięk migawki aparatu na przykład odtworzyć. No i również w tych aplikacjach można implementować mechanizm rozpoznawania mowy. Jest to bardzo obiecująca funkcjonalność. Silnik dla języka polskiego był dostępny w starszych wersjach Windows do 7, ale już w tych nowszych Microsoft go nie udostępnia. Więc aktualnie dla tych wersji Windows mamy tylko dostępny silnik w języku angielskim. Do tego, aby zaimplementować właśnie mechanizm rozpoznawania mowy, jest biblioteka Microsoft Speech Recognition i tam mamy obiekt Speech Recognition Engine, to jest właśnie ten silnik rozpoznający mowę. Tworzy się ten obiekt, właśnie instancja tego obiektu Recognize Engine. Potem można pobrać oczywiście najpierw listę dostępnych silników rozpoznawania mowy zainstalowanych w systemie przez wywołanie metody install recognizers. No i potem pobieramy ten obiekt tak z tej listy dostępnych silników i tam w tym obiekcie Recognizer Info. W tym obiekcie Recognizer Info jest właściwość Culture, która zawiera z kolei nazwę języka wspieranego przez dany silnik. I właśnie z tego obiektu Recognizer Info tworzymy instancję już właśnie silnika rozpoznającego mowę. Ustawiamy wejściowy obiekt, z którego będzie rozpoznawany ta mowa, czyli może to być plik dźwiękowy lub mikrofon. A potem tworzymy obiekt gramatyki. To może być standardowy obiekt gramatyki, na przykład dostępny właśnie w tej angielskiej implementacji tego silnika, albo można utworzyć własną gramatykę, do której można dołączać swoje polecenia. I to jest właśnie obiekt Instantion Grammar. I potem tą gramatykę dołączamy do tego obiektu Recognizer Engine. I potem trzeba dodać metody, które obsługują zdarzenia właśnie rozpoznawania mowy. To jest dwa zdarzenia, Speech Recognized i Recognized Completed. Pierwsze z nich jest wykonywane, zachodzi wtedy, kiedy właśnie zachodzi rozpoznawanie, kiedy rozpocznie się rozpoznawanie mowy, a drugie, kiedy zakończy się rozpoznawanie mowy. I standardowo implementujemy obsługę tego zdarzenia, tak dodając metodę jego obsługi, właśnie handler do aplikacji, która będzie obsługiwała to zdarzenie, i oczywiście taką metodę trzeba potem zaimplementować. No i potem oczywiście implementujemy metodę obsługi zdarzenia, aby zaimplementować pobranie tego, co zostało rozpoznane przez ten silnik. Z tego zdarzenia Speech Recognized pobieramy result, właściwość, a z niej pobieramy tekst. I to właśnie będzie ten tekst, który został rozpoznany przez ten silnik. Kompletny przykład takiej aplikacji dla języka angielskiego jest dostępny właśnie w dokumentach naszego projektu. I to będzie wszystko, co miałem Państwu przedstawić. Dziękuję za uwagę. Nie ma takiego czytnika, który byłby, można powiedzieć, preferowany, to zależy jaką aplikację tworzymy. Ale na pewno porównywalne byłyby JAWS, NVDA i Window-Eyes. Tamtych pozostałych można nie brać pod uwagę. Można powiedzieć, że jeżeli w ogóle miałbym tak naprawdę wskazać najlepszy, chyba NVDA, ale to też zależy właśnie od tego, jakiego rodzaju program byśmy chcieli pisać. No, dokument elektroniczny to jest, można powiedzieć, bardzo ogólne pojęcie, tak? No, w pewnym sensie tak, ponieważ dotyczy dostępności stron internetowych, tak? A strona jest dokumentem elektronicznym. W takim chyba sensie. Tym jest dosyć duży problem, w szczególności dla języka polskiego. Są wtyczki do przeglądarek w języku angielskim, które odczytują wyrażenia matematyczne. Natomiast właśnie dla języka polskiego nie ma komercyjnych takich wtyczek. Jest to problem taki, że taka formuła musi być odczytana w odpowiedni sposób, prawda, żeby użytkownik niewidomy zrozumiał to. Można powiedzieć, że jedną pewną próbą implementacji takiego mechanizmu właśnie był projekt Platform.